Siemano, czwarty odcinek szpilerskiej gotki Boom Bangers. Czwarty numer z naszej płyty, kapela, która rap gra i jak zwykle więcej wam opowie redaktor Delsu, redaktor oddaje głos studia. Pod tym tajemniczym tytułem KKRG kryje się tytuł kapela, która rap gra, szpilersi, ha, 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 ha. Co to może być? Jest to pierwszy beat, w którym sample zostały na tej płycie, które sample zostały użyte moje ulubione, czyli węgierskie. Nie będę mówił jakie. Blaski węgierskie zawsze są spoko. Co mogę powiedzieć w tym bicie? Skoczny. Musimy chyba powiedzieć nareszcie o innych osobach, które brały udział w tej płycie. To na pewno na tym bicie jest Panda i Romek. Panda, jak wszyscy wiecie, jest perkusistą, a Romek jest kontrabasistą. Także mamy tutaj takie duo również zawarte w tym numerze. Bardzo utalentowanych muzyków. Pozdrawiam serdecznie. Słychać, sami słyszycie. Tak, co tam się dzieje w tle. Wow. Lirycznie. Jak tam? Lirycznie pierdoły. Liryczne pierdoły. Czyli rapowanie o rapowaniu, ale taki był zamysł na tej płycie. Zawsze staram się jakieś treści ważne w numerach. Staram się. Średnio to wychodzi czasem. Ja tutaj poleciałem po bandzie całkowicie. Rapowanie o rapowaniu. Ogólnie, jeżeli szukacie przekazu, to sobie troszkę przeczytajcie, nie? Nie tutaj. Tak, zbrodnia i kara czy coś. A to kara i zbrodnia. No, czyli mamy ten numer. Wzięty, nagrany, zarejestrowany. Daję zwykle bicik słuchać. Nie będzie od tego słucha. Nie. Ale kapela wciąż rap gra. Pamiętajcie o tym. Tyle w tym odcinku, widzimy się jak zwykle jutro. Boom bangers talking!